Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Jest wtorek, godzina 15:20. Ja właśnie wróciłam do domu z pracy. Jest przepiękna pogoda, słuchajcie, od paru dni, w zasadzie już chyba nawet od gdzieś dwóch tygodni, jest tak słonecznie, około 20 stopni jest w ciągu dnia. Rano i wieczorem oczywiście jest zimno, ale słuchajcie, w ciągu dnia jest po prostu wymarzona jesień. Naprawdę uwielbiam taką pogodę i dzisiaj mam na przykład taką bluzkę sinsia wiskozową z długim rękawem. Ona jest bardzo cienka i na to miałam ramoneskę i było mi naprawdę tak ciepło, że zaraz jak będę szła do sklepu, to nawet nie wiem, czy ramoneskę założę, bo jest po prostu za ciepło. Także uwielbiam taką pogodę. Ostatnio, ja Wam chyba tego nie mówiłam, jakiś tydzień temu to było? Chyba tydzień temu. Słuchajcie, po pracy zebrałam się w poniedziałek i pojechałam sobie nad morze. Nie chciało mi się, bo już tak, słuchajcie, zwątpiłam, jak był poniedziałek, godzina 14:30, tak sobie myślę, tak daleko jechać, żeby posiedzieć chwilę nad morzem, ale słuchajcie, pojechałam i było cudownie. Morze mnie tak pozytywnie nastraja, ja nie wiem, ja kocham po prostu morze, plaże, ten cały tam klimat i ja nie byłam na plaży od sierpnia w zasadzie, jakoś tak mniej więcej. Natomiast jak teraz pojechałam, to po prostu tak się cieszyłam, było tyle ludzi, takich właśnie jak ja, prosto z pracy przyjechali, siedzieli sobie na plaży, na piachu, w sensie na ławeczkach, gdzieś tam na murkach i po prostu siedzieli i się relaksowali, także naprawdę, Boże, jak ja to uwielbiam. Ja pojadę na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu, dlatego że mam urodziny i ja zawsze staram się gdzieś tam w okolicach moich urodzin jeszcze pojechać nad morze, w ogóle się staram jak najczęściej tam jeździć, bo no, ja byłam w ogóle, słuchajcie, w szoku, że tam było tak ciepło, ja siedziałam w samej bluzce, zdjęłam kurtkę, bo to u mnie tutaj było zimniej niż nad samym morzem, także to trzeba wykorzystać, słuchajcie, jak jest taka pogoda, to trzeba korzystać na maksa, bo jak już zacznie padać, to pewnie będzie padało do wiosny, także właśnie, ja zaraz będę też wychodziła, ponieważ muszę iść do sklepu, mam ochotę na kanapkę z serem, a nie mam w ogóle chleba, mam jakiś stary tam leży, bo ja ostatnio tak chleba nie kupowałam, bo mało jem, staram się nie jeść, bo coś się nie czułam dobrze po chlebie, ale z racji tego, że ja uwielbiam pieczywo i tak mi jakoś naszło, to idę właśnie do piekarni, kupię sobie chleb, kupię sobie świeżego sera w plasterkach i zrobię sobie dzisiaj wieczorem kanapki właśnie z serem z... chciałam być tego typu. Kanapki z serem, pomidorem i cebulką. Taki mam plan, ale w ogóle jeszcze bym musiała obiad zjeść, dlatego że jeszcze nie jadłam, bo jadłam loda, także, a nawet dwa, więc dobra, jak przyjdę, to zrobię sobie ten obiad. W ogóle mam dzisiaj w planach trochę posprzątać w domu, porobić takie domowe rzeczy. I no i tyle, ale słuchajcie, przychodzę do Was, bo chcę pokazać Wam rzeczy, które do mnie przyszły z Hebe. Zamówiłam trzy rzeczy i też mam coś z Rossmana, także słuchajcie. A i jeszcze farbkę dzisiaj będę chciała sobie nałożyć na brwi, także mam nadzieję, że zdążę. Słuchajcie, jeśli chodzi o Hebe, to zamówiłam puder. Tak naprawdę to był powód zrobienia tego zamówienia, bo poszłam do Hebe i nie było pudru z PZ bambusowego, a jakoś tak się nakręciłam na niego, dlatego że mam też pod oczy i jest rewelacyjny, więc stwierdziłam, że kupię sobie też matujący właśnie z tej firmy i nigdy go nie miałam, to jest coś takiego. Oczywiście u mnie w Hebe go nie było, dlatego musiałam właśnie złożyć zamówienie. To jest puder bambusowy długotrwały mat. Dzisiaj go użyłam pierwszy raz i nie wiem, ja użyłam go bardzo mało, natomiast okej, buzia bardzo ładnie wygląda. Ja też nie używam go na całą twarz, tylko tak nos, okolice nosa, trochę tutaj na brodę. Chyba jest okej, zobaczymy, no. Pierwsze użycie to jest, wiecie, co tam trzeba poużywać przez jakiś czas, żeby móc cokolwiek powiedzieć. I słuchajcie, ten puder był przeceniony na 15 zł, także wydaje mi się, że chyba okej cena. Wzięłam też sobie tę bazę z Eveline, dawno już jej nie miałam. Ja mam gdzieś starą, ale ona już jest sucha, więc wzięłam sobie nową, bo teraz była w promocji i kosztowała coś koło chyba 10 zł. Tak mi się wydaje, bo to była ta promocja na kosmetyki kolorowe. I też wziąłam sobie konturówkę. Jedna z Was mi polecała tę konturówkę. I to jest Bel Hypoallergenic w kolorze 01 Pink Nude. I to jest faktycznie, słuchajcie, to jest taki kolor ust. Dzisiaj ją rano miałam. I naprawdę jest ładna. Bardzo mi się podoba. Ten kolor jest bardzo zbliżony do koloru ust, ale właśnie takie konturówki powodują to, że jeżeli obrysujecie sobie tak, wiecie, mocniej te usta, to wygląda, jakby te usta były pełniejsze. No trochę tak, to są jakbyście miały powiększone te usta, ale naprawdę jest okej. Kosztowała chyba 8 zł, więc naprawdę mało, także nic więcej nie zamawiałam, bo nic więcej nie, znaczy tego też nie potrzebowałam jakoś bardzo, no ale też to zrobiłam, słuchajcie, żeby mieć darmową przesyłkę, powiem Wam szczerze, bo przesyłka była od 30 zł, a sam puder 15, więc musiałam coś dobrać, bo nie chcę mi się latać w kółko po tych sklepach. Słuchajcie, ja mam taki wstręt do chodzenia po sklepach, że z jednej strony się mega cieszę,
Ale z drugiej strony widzicie, potem wszystko muszę zamawiać online, no ale dobra. I jeszcze kupiłam tusz Gromy Clashes. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest z Rossmana. Kiedyś go kupowałam bardzo często, potem przestałam i wróciłam do niego, bo on ma bardzo małą szczoteczkę i dobrze się maluje nim dolne rzęsy, ale górne też ok, bo on bardzo ładnie maluje wbrew pozorom, słuchajcie. Taka malutka silikonowa szczoteczka. Bardzo spoko tusz, także za 6,99 słuchajcie, jak najbardziej opłacało się go kupić. No i dobra, to jest tyle, co chciałam Wam pokazać. Teraz uciekam i na pewno połączę się z Wami jeszcze później albo jutro. Właśnie nie wiem, ogólnie słuchajcie, ja jeszcze nic nie obejrzałam od tamtego czasu, co z Wami rozmawiałam, że chciałabym coś na Netflixie zacząć oglądać. Wy mi polecałyście jakieś tam filmy. Przepraszam, oglądałam i seriale. Oglądałam tylko Sala Samobójców Hater. Raz usiadłam, obejrzałam, ale będę szczera, nie za bardzo mi się podobał ten film. Tak bym dała takie 5 na 10. Bardzo dobre opinie o nim czytałam już wcześniej, jak był w kinie, ale coś tak mi nie podpasowało do końca. Także to, a jeśli chodzi nawet o Lucyfera, to słuchajcie, nie zaczęłam go oglądać w ogóle, więc może to jest dzisiaj ten dzień. Zobaczymy, jak się wyrobię czasowo, ale dobra, słuchajcie, uciekam teraz i widzimy się na pewno jeszcze później. I słuchajcie, plany się jednak zmieniły. Jest godzina 17:20. Koleżanka zapytała, czy nie chce z nią jechać na matarnię. Nie wiem, po co ona tam jedzie, ale stwierdziłam, że dobra, póki jest jeszcze taka ładna pogoda, zobaczcie, to nie będę siedziała w domu, tylko pojadę. Te rzeczy mogę ułożyć, które miałam ułożyć, mogę to zrobić jutro, pojutrze, obojętnie. Także nie będę siedziała, zjadłam tylko obiad, zrobiłam go, zjadłam. Stoi suszarka, bo też ściągnęłam ręczniki, bo prałam w weekend. A, i gruszkę pokroiłam, żeby wysuszyć Franusi, także tyle w zasadzie z tych rzeczy, które miałam na liście. A było ich chyba z 10, no ale dobra, trudno. W każdym razie, jeśli chodzi o strój, to mam to samo, co miałam rano, ubrane do pracy, jak wychodziłam. To jest ta bluzka Sinseya w serek, ona ma taki, słuchajcie, bardzo długi rękaw, jest mega przyjemna. To jest cienka bluzka, taka szmatka w sumie, ona kosztowała 29 zł, ale naprawdę często w niej chodzę, bo ona po prostu jest taka przyjemna. Generalnie wiskozy niby się nie pierze w pralce, ale ja ją wrzucam na 30 stopni, jest ok, nic się z nią nie dzieje. Na to mam ramoneskę, to jest ramoneska kupiona w Reserved. Ona jest dosyć krótka, ma pasek, natomiast ja ten pasek sobie tutaj, taką pętelkę zrobiłam, taki super w zasadzie, bo uciekał mi. Także teraz mi nie ucieka, a to, że mi brzęczy, to nie przeszkadza mi w ogóle. Przyzwyczaiłam się, bo słuchajcie, najczęściej w niej chodzę. Mam jeszcze jakąś chyba Zary, taką grubszą i jedną sprzedałam na Vinted, jedna mi została i mam jeszcze jedną z Reserved, ale troszeczkę inny fason ma, taka prosta zupełnie, ale jakoś tak do tej się przyczepiłam, także noszę cały czas. Mam jeans, to są te grafitowe, takie szare i riboki, także no i wezmę sobie jakąś małą torebkę, tak przerzucę przez ramię. Coś mi się wydaje, że jeszcze jest ciepło, bo nawet teraz jak stoję to w tej ramonesce, to czuję, że mi jest jakoś tak dziwnie, no jakby za ciepło. Kaloryfery są zimne, no bo one się nie włączają, jak jest na zewnątrz taka temperatura, także... Ale w domu już tak jest, powiem Wam szczerze, znaczy mi jest ciepło w ramonesce, ale ogólnie tu jest cień praktycznie przez cały dzień, także... No jak nie ma słońca już z przodu, tak nie nagrzeje się rano, no to potem jest chłodno w mieszkaniu. Także te kaloryfery mam nadzieję, że lada chwila zaczną grzać, że mi tu Franusia nie zmarzła. A tymczasem uciekam i do zobaczenia jutro. I mamy czwartek. Nie wiem, kiedy się z Wami łączyłam ostatni raz. Czy to było przedwczoraj? Chyba tak. Wczoraj się nie łączyłam, dlatego że słuchajcie, rozładowała mi się kamera i zanim się naładowała, to zrobiło się już ciemno, bo ja wczoraj byłam w pracy od 8 do 16, także no niestety teraz się robi już na tyle szybko ciemno, że muszę starać się nagrywać od razu jak wracam z pracy, także już przygotowałam sobie kamerę i pokażę Wam wszystkie kosmetyki, które leżą tutaj przede mną. Część z nich kupiłam. Część dostałam z firmy Bingo Spa i niektóre już z nich używam, także też mogę się na ich temat już trochę wypowiedzieć. Nie za dużo, no bo dopiero w sumie ich używam od 3 tygodni, więc to jest stanowczo za krótko, ale chcę Wam pokazać, bo niektóre są naprawdę fajne te kosmetyki. Także ja w ogóle tej firmy nie znałam wcześniej i dopiero teraz jakby po raz pierwszy miałam z nią styczność i miałam okazję ją przetestować, mam okazję ją przetestować i w sumie może zacznijmy od tych kosmetyków, słuchajcie. Pierwszą rzeczą, którą otworzyłam z tej paczki był... taki produkt. To jest serum bez bólu, bez igieł, 5 kwasów. Serum przeciwzmarszczkowe na noc. To jest jakby taka strzykawka i dozujecie sobie takie 2 pompki, nakładacie na twarz, wklepujecie i powtarzacie jakby ten zabieg, tę aplikację co 3 dni. I ja tak robię, więc jak ja tego używam 3 tygodnie, no to zaledwie kilka razy użyłam, więc na razie jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Na pewno nic mi nie wyskoczyło potem. Mam wrażenie, że skóra jest bardziej nawilżona. Ja nie wiem, czy to ma działanie jakieś nawilżające.
Nie mam pojęcia. W każdym razie, jak skończę, to na pewno dam Wam znać, co i jak z tym produktem. Mam też kolagen. Nie wiedziałam, że oni mają taki kolagen stuprocentowy. Używam, ale zobaczcie, to jest praktycznie cała butelka, bo trzeba wstrząsnąć ten kolagen i dosłownie nałożyć takie dwie kropelusie i też właśnie wklepać skórę, twarze, szyi, dekoltu. Ja najczęściej ten kolagen stosuję, no tak mniej więcej dwa razy w tygodniu, rano pod krem. Bo ta skóra jest trochę ściągnięta po nałożeniu tego kolagenu, więc trzeba potem ją nawilżyć. I też zobaczymy, no ale zobaczcie, to jest taka duża flacha, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim ja to skończę. Jeśli chodzi o twarz, to też dostałam taki produkt. On jest jeszcze, jak widzicie, zafoliowany, bo też nie chcę wszystkiego naraz otwierać, bo jak otworzę, no to potem nie będę wiedziała, co działa, a co nie. Poza tym ja jestem fanką jednak minimalizmu, jeśli chodzi o pielęgnację, bo wydaje mi się, że im więcej, tym gorzej. Ja kiedyś używałam, słuchajcie, pełno różnych produktów i to był błąd. Teraz używam tylko, w zasadzie dostosowuję pielęgnację do potrzeb mojej skóry. Ona jest ogólnie sucha i odwodniona, często świeci się w strefie T, właśnie dlatego, że jest bardzo odwodniona. Natomiast nie zawsze stosuję te same produkty. Mam kilka na półce i po prostu dobieram według potrzeb, także to na przykład serum, to jest, już Wam mówię, poprawa owalu twarzy, ujędrnianie, lifting i intensywne nawilżenie. Krem na dzień. Także może to być coś fajnego, ale pewnie najszybciej to otworzę w grudniu gdzieś, no bo muszę najpierw to skończyć, co przed chwilą widzieliście. Mam też kremową maskę kojąco-nawilżającą. Też jest jeszcze zafoliowana. To jest w ogóle produkt profesjonalny, używany w gabinetach kosmetycznych. Nie wiem, czy to się sfokusowało, ale chyba tak. O, teraz. I tu są różne aktywne składniki, olej ryżowy, olej z orzechów laskowych, olej ze słodkich migdałów i depantenol. Także też nie mogę się doczekać, aż będę to używała, ale to też jest taka, zobaczcie, duża pojemność. To jest chyba 150-150 gramów, także naprawdę sporo. Jeśli chodzi o włosy, to dostałam skrzyp polny 100%. Ja uwielbiam tego typu produkty. Już kończę Orientane, taki tonik. On był bardzo fajny, kupowałam go kiedyś na Allegro. On jest o tyle fajny, że on jakby chłodzi skórę głowy. No działa oczywiście tak samo, jak skrzyp będzie działał. To są właśnie takie podobne produkty, bo one działają przede wszystkim na porost włosów, na wzmocnienie tych włosów. I ten tonik sprawdza się naprawdę super. Staram się pilnować tego, żeby używać co najmniej dwa razy w tygodniu. I tego już też oczywiście używałam. I słuchajcie, to jest o tyle właśnie fajne, bo chyba nie dokończyłam zdania, że możecie tego używać pomiędzy myciami i to nie są takie produkty, które mają w sobie olej. One są wręcz, bym powiedziała, jak wetrzecie w skórę głowy, to nic Wam po nich nie zostaje, tylko macie odświeżoną tą skórę, także to jest fajne. Więc to już kończę i teraz używam na zmianę te produkty. I ten skrzyp polny możecie pryskać nim całe włosy oraz masować skórę głowy, także coś bardzo fajnego. Ja nawet nie wiedziałam, że ta firma ma właśnie tego typu produkty. Dostałam też szampon. To jest w zasadzie szamponowe serum arganowe 100%. Jak widzicie, część już nie ma tego szamponu, ponieważ odlałam do innej butelki i zmieszałam z wodą i myję głowę. To znaczy na razie póki co myłam tylko raz włosy, skórę głowy tym szamponem, więc nic Wam nie powiem. Ale jak skończę ten szampon, to na pewno dam Wam znać, czy fajny, czy niefajny. I właśnie, też z tej serii chyba dostałam maskę, bo to jest arganowa kuracja do włosów, coś takiego. Znaczy ja nawet nie wiem, czy to jest maska w sumie, no coś takiego jak maska. Tu jest niby 12 ekstraktów roślinnych i tej maski już używałam kilka razy i ona jest naprawdę fajna, słuchajcie, ona przepięknie pachnie, utrzymuje się ten zapach na włosach. I włosy po prostu dobrze po nich wyglądają, łatwiej się rozczesują i wyglądają na zdrowsze. Ja nie wiem, jak to działa, co ona ma w sobie, ale używałam jej póki co, nie wiem ile razy, w sumie z 6 może? I naprawdę jestem zadowolona. Ogólnie to jest też maska, znaczy maska, kuracja, którą stosujecie nie tylko na włosy po długości, ale też na skórę głowy. Ja jeszcze tak nie próbowałam, ale spróbuję teraz w weekend, zobaczymy, jak się sprawdzi. Pięknie pachnie. Mam też balsam, masło, nie wiem w sumie co to jest, kremowa czekolada do codziennej pielęgnacji ciała, o. Słuchajcie, cudowny zapach. Ja uwielbiam taką porą właśnie jesienno-zimową, kiedy robi się zimno na zewnątrz i jakoś tak szaro i buro, to wtedy potrzebuję takich ciepłych, otulających zapachów. I ostatnio kupiłam takie masło z Isany,
ale właśnie na razie odłożyłam, dlatego że chciałam wypróbować to masło. I słuchajcie, jest genialne, bo to nie jest zapach takiej słodkiej czekolady, takiej, że aż was mdli, co nie jest wcale złe w sumie tak na teraz. Natomiast to jest jakby zapach gorzkiej czekolady. To jest coś dziwnego, ale bardzo mi się podoba. To jest coś zupełnie innego i jak pierwszy raz się posmarowałam tym masłem, tak sobie pomyślałam, dość dziwny ten zapach, natomiast teraz go używam bardzo często i fajne jest to, że łatwo to masło rozsmarować, szybko się wchłania i przede wszystkim nie pozostawia lepkiej warstwy, także bardzo się lubimy, używam praktycznie każdego dnia. A dopiero tak od tygodnia. Na nogi nie używam, bo na nogi jakieś tam mam stare jeszcze, które zużywam. To używam tylko tutaj na dekolt, na ręce, na brzuch. I ostatnia rzecz to jest, słuchajcie, czekolada o zapachu pomarańczy. Kremowa kąpiel z olejkiem babasu. Ja co prawda nie mam wanny, ale na pewno jakoś ten produkt wykorzystam. On jest taki, zobaczcie, leje się bardzo, tak jakby faktycznie też takiego z olejkiem tu było. Także dość rzadki. No pachnie faktycznie jak czekolada z pomarańczą, ale to jest chyba, czekajcie, to jest, kurczę, jakieś muszki mi tu latają, też macie tyle tych muszek w domu, ja nie wiem skąd one się, chyba do owoców lecą, nie wiem skąd się wzięło u mnie w chacie, kurde, to chyba nie jest napisane, co to jest, No dobra, ale to jest jakiś chyba płyn do kąpieli, także ja na pewno sobie to jakoś tam zużyję i jestem ciekawa, nawet jak będę nogi goliła czy coś, to gdzieś tam do miski sobie wleję i zobaczymy. Ja lubię takie rzeczy, tym bardziej, że one tak ładnie pachną, także naprawdę bardzo fajne produkty, bardzo dziękuję za tą przesyłkę, dlatego że mam okazję przetestować i mam nadzieję, że będzie coś fajnego, co będę mogła Wam z czasem polecić, także dobra, a teraz przejdźmy do moich zakupów, ponieważ słuchajcie, byłam w C&A i znowu kupiłam kolczyki. Te, które mam teraz, też mam C&A z ostatnich zakupów. To są te kółka i do tego jeszcze były jedne kółka w zestawie. I ten komplet kosztował 30 zł. Dzisiaj mam akurat, widzicie, tego ostatniego kompletu nie założyłam, bo jakoś tak mi się nie chciało. I słuchajcie, nie mogłam się zdecydować, ponieważ tych kolczyków tam jest tak dużo i one są takie piękne wszystkie. Natomiast ja lubię wkrętki. Oczywiście, tak jak widzicie, no noszę też takie małe kółka, ale jednak wkrętki to jest to, co ja lubię najbardziej. I zobaczcie, jakie piękne znalazłam. Duże, małe i średnie, więc idealnie byłam po 3 dziurki. Także jutro do pracy je założę, ale są przepiękne. Był duży wybór, były różne. Duże, małe, średnie, w sensie nie cyrkonie, tylko takie kulki, no najróżniejsze. Perłowe, zwykłe, czarne, rose gold. Ale ja oczywiście skupiam się albo na tych złotych, albo na takich właśnie świecących. Także zobaczymy, jak one będą wyglądały. One też są fajne, bo mają, zobaczcie, podwójne zapięcia. Mają taki plastik i taki metal. Ja lubię ten plastik taki, co się wkłada, bo wtedy tak mam wrażenie, że tak nie sterczy tutaj z tyłu. Szczególnie jak macie trzy kolczyki, no to wiecie, tak jakoś mam wrażenie, że delikatnie z tyłu wygląda. Także te kolczyki kosztowały 19,99 i są naprawdę, słuchajcie, przepiękne. Jak macie gdzieś C&A, to sobie zajdźcie i zobaczcie. Ja ogólnie nie przepadam jako tako za tym sklepem. Chyba tam przez ostatnie lata nic nie kupiłam, ale warto wejść właśnie po biżuterię. Tam są też ładne wisiorki, także jak ten mój krzyżyk już się totalnie nie będzie nadawał do noszenia, a już pomału widzę, że, no bo to jest, wiecie, zaległo za 3 dychy, więc on tak naprawdę, no ile, będzie miał z pół roku, to mu wystarczy, także jak będę z kolejnym razem, to na pewno właśnie kupię sobie coś na szyję. Jeśli chodzi o Rossmana, to słuchajcie, kupiłam nawilżającą esencję tonizującą i to jest kombucha. To jest taka nowa seria, podobno ma bardzo dobry skład ta cała seria, warto kupić te produkty. Ja już jakiś czas temu dostałam peeling, więc teraz dokupiłam sobie tę esencję. Ostatnio oglądałam jakiś filmik, co dziewczyny opowiadają o składach i tak dalej. I właśnie pojawiła się ta seria kombucha i też właśnie mówiła dziewczyna o tym, że fajnie stosować takie esencje. Ja mam teraz uzdrowiska, zaczęłam stosować i to jest coś fajnego, że nawet jest lepsze niż sam tonik, dlatego że sam tonik dla suchej skóry, widzicie jakie nowości, kurde, też nie do końca powinno się używać codziennie, powinno się robić przerwy. Ja na przykład ostatnio na wieczór nie stosowałam toniku, tylko rano, a teraz właśnie się przerzuciłam i zaczęłam stosować tamtą esencję, a tonik tylko rano. Także to sobie kupiłam na zaś, bo było bardzo tanie, kosztowało 13,90 w Rossmanie. I tego też dajecie dwie kropelki, także to na pewno starczy na długi czas. Kupiłam też korektor, dlatego że słuchajcie, ostatnio niestety moje sińce
To są takie rzuty. Dzisiaj na przykład nie jest źle, ale ostatnio miałam taki dzień, że miałam strasznie tu fioletowe i niestety mój ulubiony korektor z NYX, który kupuję cały czas, on jest super, pięknie wygląda, rozświetla tą skórę, też oczywiście kryje, ale tak z tymi sińcami to chyba nie mógł sobie dać rady, więc kupiłam ten korektor. Kiedyś już go miałam, a teraz był na promce i to jest Lovely No More Dark Circles. I muszę Wam powiedzieć, że leżało na półce i chyba za 20 wszystkie były otwarte, oprócz tej jednej trójki. A ja właśnie zobaczyłam po testerze, że trójka jest najbardziej odpowiednia dla mojej skóry, bo jest najbardziej taka... Ona jest taka dosyć zimna, ale też jest bardzo jasna przy tym, więc jak się ją wklepie... Tamte miałam wrażenie, że były jakieś różowe, ale może mi się wydawało. Wiecie, tam są sztuczne światła, poza tym każdy ma inną skórę, więc u każdego będzie to inaczej wyglądało. Na mojej skórze ten wyglądał najlepiej. Także wzięłam sobie tą trójkę i słuchajcie, kosztował ten korektor 8,50, jak się nie mylę. 8 z hakiem w każdym razie. I jeszcze moja przesyłka z Hebe, bo ja Wam chyba też jej nie pokazałam w końcu. Jeżeli pokazałam, to wytnę ten kawałek. Ale wydaje mi się, że nie. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać zakupy z Hebe, ale teraz mi się przypomniało, że ja Wam chyba ten puder bambusowy pokazywałam i te rzeczy. Jene. Chyba tak, także słuchajcie, dobra, nie ma co już gadać więcej, bo wszystko pokazałam, co miałam pokazać. No, a teraz idę się przebiorę, ogólnie mam w planach dzisiaj trochę poćwiczyć, bardzo mi się nie chce, bo dawno nie ćwiczyłam, ale muszę się trochę poruszać, na pewno będę też odkurzała, może zmyję podłogi w ramach dodatkowego ruchu, bo wczoraj, słuchajcie, o, mam brały palec od korektora. Wczoraj za dużo nie zrobiłam, bo mi się nie chciało. Po prostu czasami mam wrażenie, że tak marnuję te wieczory, bo siedzę jak taki w ogóle. Nie wiem. Ile można siedzieć? Ja ogólnie ostatnio czuję się dość zmęczona wszystkim i to nie tylko ja. Kogo się nie zapytam, to każdy ma jakieś ból gardła, głowy, w ogóle nie może rano wstać, czuje się zmęczony i tak dalej. Z kim bym nie rozmawiała, natomiast chyba się dzisiaj zmuszę po prostu i coś porobię, bo mam cały weekend na odpoczywanie. Także dobra, słuchajcie, kończę, zabieram te kosmetyki i na pewno się jeszcze z Wami połączę jutro. Pokażę Wam może, w czym będę szła do pracy i przy okazji założę te kluczyki. Wow! I zobaczycie, jak wyglądają na uchu. Także dobra, uciekam i do zobaczenia jutro. I słuchajcie, jednak muszę wyjść z domu. Jest godzina 18, przebieram się, wskakuję w zasadzie w spodnie dresowe, zakładam kurtkę i lecę. Bo koleżanka poprosiła mnie, żebym zafarbowała jej włosy. Słuchajcie, to jest ta sama koleżanka, której robiłam 3 dni temu. Także widzicie? Są osoby, które jeszcze częściej farbują włosy niż ja. Także pójdę i zrobię. Ogólnie przez ten czas odkurzyłam, coś tam obejrzałam sobie na YouTubie. Zmyłam paznokcie i spiłowałam, także zostało mi tylko... Chyba nałożę sobie dzisiaj odżywkę, jak wrócę. I zrobiłam też obiad. Słuchajcie, ostatnio jak byłam w tej knajpie wegańskiej, wegetariańskiej, to wcześniej tam był Bioway, a teraz to się jakoś inaczej nazywa i to jest chyba, myślałam, że nazwę zmienili, a to jest po prostu chyba inna knajpa. I trochę mnie to zainspirowało, to jedzenie. Co prawda kotletów takich jak tam są ja nie zrobię, tam były kotlety z kaszy, marchewkowe z kaszy jaglanej. No nie, kiedyś próbowałam coś takiego robić, absolutnie ja nie umiem, bo ja też nie potrafię, wiecie co, przyprawiać rzeczy. Ja nigdy nie wiem, jaką przyprawę dać, ile tej przyprawy, no, ale coś tam robię, słuchajcie. Wsadziłam do piekarnika ziemniaki takie gotowe z Biedronki. Tam są takie już ugotowane, chyba 3 rodzaje, jak się nie mylę. I są takie golasy, w sensie bez niczego, są w ziołach. Tak mi się wydaje, że są takie golasy też. Chyba wcześniej miałam, teraz kupiłam w ziołach i są jeszcze paprykowe. Ja niestety tych paprykowych nie lubię, wyrzuciłam kiedyś, kupiłam. I dzisiaj otworzyłam właśnie te w ziołach, pokroiłam w takie ćwiartki, wyłożyłam na blachę do piekarnika na 20 minut i do tego zrobiłam, tak jak w tej restauracji, sos pomidorowy, taki sam jak do pizzy, czyli wrzuciłam pomidory z puszki do garnka, trochę przez praskę czosnku, papryka słodka, ostra i oregano, tak nie za dużo i sól, także teraz mi wszystko tutaj stygnie, akurat jak wrócę będę mogła sobie pochować ten sos, na pewno mi też zostanie jeszcze do pizzy, sobie zrobię weekend, także... No, także słuchajcie, wychodzę, jestem naprawdę zmęczona, muszę Wam powiedzieć, że wczoraj był taki dzień, że nic nie robiłam, w sensie nie wychodziłam nigdzie, ale jakoś tak to, co Wam mówiłam wcześniej, czuję się taka po prostu wypompowana, ale dobra, nie ględzę, bo im więcej będę ględziła, tym mniej będzie mi się chciało, już się w ogóle ściemnia, zobaczcie, jest godzina 18:03, także ubieram się, lecę i widzimy się jutro rano. I mamy oficjalnie weekend, słuchajcie, właśnie wróciłam z pracy i... Rano zaplanowałam sobie, że wstanę, umyję głowę, przyszykuję się, zapakuję jedzenie, pokażę Wam strój dnia i jak przyjdę z pracy, to będę mogła usiąść i montować ten filmik. Natomiast zrobiłam najgłupszą rzecz, jaką można zrobić.
Czyli wyłączyłam budzik i zamknęłam na sekundę oczy. Oczywiście z sekundy zrobiło się pół godziny. I o 6 wszystko na speedzie robiłam, żeby po prostu zdążyć. No i zdążyłam, wiadomo, ale nienawidzę takich poranków. Ja lubię wszystko robić na spokojnie. Nie tak, że jak ślimak, wiecie, wstaję 5 godzin wcześniej, tylko chodzi o to, że lubię mieć tak zaplanowane, że na spokojnie tyle siedzę w łazience, potem maluję się, piję herbatę, wiecie, o co chodzi. No niestety, dzisiaj po prostu nie wypaliło, więc pomyślałam sobie, że teraz wam pokażę, w czym dzisiaj byłam. Oczywiście, no kurtka leży tutaj, no kurtkę miałam zwykłą, tą czarną z Zary. Natomiast pokazuję wam się dlatego, że i jeszcze się nie przebrałam, dlatego, że chcę wam powiedzieć dwa słowa odnośnie spodni tych z Zary, które pokazywałam wam w ostatnim jakimś holu. Jeszcze tutaj ciuchy niektóre wiszą, zobaczcie, z tego hola. Bo ja te spodnie już noszę i słuchajcie, one są genialne. To są te spodnie z średnim, wysokim stanem. Ciężko go nazwać, bo on się kończy dosłownie tak pępku. Także stan jest idealny, słuchajcie, bo nic was nie gniecie, nic wam nie wyłazi na boki. I ja wam chyba w tym holu mówiłam, że one są trochę krótkie jak na teraz, że nie wiem, co z nimi zrobić. Natomiast słuchajcie, ja je ostatecznie zostawiłam i jestem z nich tak zadowolona, że po prostu, ja nie wiem, to była najlepsza decyzja, dlatego że ta długość wcale nie jest aż taka za krótka, ponieważ ja mam krótsze spodnie w szafie, więc tak mi się wydawało, jak je mierzyłam, ale jak się teraz okazuje, to ta długość jest taka, no jakbym była, słuchajcie, 5 cm niższa, no to już w ogóle one by były dla mnie długie, także na tą długość nie będę narzekała. No co prawda teraz już jest tak zimno rano, dzisiaj były, słuchajcie, 2 stopnie, że gołe kostki może już niekoniecznie, natomiast no coś wykombinuję, jakieś botki dłuższe, cokolwiek i na pewno będę te spodnie nosiła. W ogóle zauważyłam też na stronie Zary, że one występują teraz jeszcze w kolorze ciemniejszym, niebieskim, bo to jak widzicie są takie dość jasne. Jest jeszcze ciemniejszy kolor i są czarne. One, przypominam, kosztowały 119 zł. Jeżeli chciałybyście link, to zajrzyjcie do mojego hola, którego wrzuciłam ostatnio, ten Zary. Tam jest link, więc możecie sobie przejść od razu na stronę Zary i zerknąć na te spodnie. Ja mam rozmiar 40, normalnie noszę 38, także tyle. Spodnie są genialne, zastanawiam się nad czarnymi, bo dawno nie miałam takich wygodnych spodni. Jeszcze może powiem też o tej bluzie, bo będziecie pewnie pytały, dlatego że ostatnio też pytałyście o taką moją z kapturem w bardzo podobnym kolorze, może ciut jaśniejszą. To jest, słuchajcie, tamta była z Zary, ta jest z Zary, też z jakiejś promocji, mam jeszcze czarną. Ja nie lubię tych poduszek, dlatego dawno nie nosiłam tej bluzy, ale no wiecie, no chcę wynosić, skoro to leży i tak w szafie, to i tak, no to chcę wynosić, więc dzisiaj właśnie pomyślałam sobie, że założę do tych niebieskich dżinsów i że to na pewno będzie dobrze wyglądało. I faktycznie, jakoś tak przynajmniej nie jestem ubrana znowu na czarno, więc no i słuchajcie, ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to moje włosy. Chcę wam przede wszystkim podziękować za wszystkie komentarze pod ostatnim filmikiem. Bardzo chwaliłyście ten brąz, mówiłyście, że bardzo ładnie wyglądam w brązowych włosach. Część osób też, była taka część dziewczyn, które napisały, że lubią je i w blond, i właśnie w ciemnych włosach. I też, słuchajcie, były komentarze, tam kilka i wiadomości też prywatne dostałam odnośnie tego, że kobiety najlepiej wyglądają w kolorach zbliżonych do naturalnych włosów, czyli że właśnie brąz mi pasuje, dlatego. Słuchajcie, ja nie mam brązowych włosów, ja jestem blondynką. Ja już to kiedyś wam mówiłam, ale gdzieś tam chyba wam to umknęło, a może po prostu to są nowe widzki, nie mam pojęcia. Natomiast tak, dziewczyny, ja jestem blondynką, więc bliżej mi chyba z blondu do mojego naturalnego koloru włosów, aczkolwiek to jest też trochę tak, że włosy z wiekiem się zmieniają i teraz to nie jest już taki blond. Te włosy są już teraz takie bardziej, bym powiedziała, jak mam odrost czasami, to jest bardziej taki średni, ciemny blond. Natomiast słuchajcie, jak ja byłam mała, to ja miałam naprawdę jasne te pióra. Mówię pióra, bo ja miałam dwa włosy na krzyż, dosłownie, o, taką miałam kitkę z wszystkich włosów, więc to były takie pióra i one były w takim trochę mysim kolorze, raczej zimnym, dlatego ja zawsze myślałam, że mi pasują zimne kolory. A w sumie mi pasują i zimne, i ciepłe, chyba teraz tak sobie myślę. W każdym razie, jak było lato i było słońce, to słuchajcie, miałam takie jasne włosy, jakby ktoś mi rozjaśnił czymś. Także, no ewidentnie, to nie są włosy ciemne, to nie były włosy ciemne, tylko jasne i to na tyle jasne, że się bardzo łatwo też rozjaśniało od słońca. Także, wydaje mi się, że też mogłyście tak pomyśleć przez to, że ja mam zielone oczy, bo przeważnie jak ktoś ma zielone oczy, to właśnie ma brązowe włosy, ale no nie, ja mam jasne włosy, także no to tyle, słuchajcie, co chciałam wam powiedzieć w tym vlogu. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji, zapraszam też do lajkowania.
do zostawiania komentarzy i do odwiedzenia mnie na Instagramie, ponieważ tam jest cały czas Was dość mało. Nie wiem, czy nie macie tych Instagramów, czy nie korzystacie z tej aplikacji, natomiast ja lubię sobie na Instagramie posiedzieć, zawsze mnie coś tam zainspiruje, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam też do siebie. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!